Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. Dziadku Pawle, opraw mi siekierkę. Ostatnio mam takie prośby od łowców mamutów. No więc mi mówię, no to kup w Kastoramie albo w Jula, kup pochewkę i trzonek i przysyłaj do mnie. Otrzymałem taką przesyłkę, bez tego oczywiście, knopik, a jak sami widzicie, coś tu kurczapaka, ta pochewka nie zdaje egzaminu, więc dziadek Paweł się zdenerwował i zrobił taką pochewkę. Ale najpierw osadził, oczywiście, firma Werwa. Tutaj było napisane Werwe. Werwe. Werwe, Werwe. Nie wiem, gdzie to jest kupione, chyba w Kastoramie. I tu było napisane, że genuińska Higora. Okej, okay, ale było lakierowane bydle. Oprawiłem, zdrapałem siłą godnością osobistą lakier i zawerniksowałem oczywiście olejem lnianym. Natomiast głowicę wyczyściłem i naostrzyłem. Popatrzcie, jaka prosta rzecz. Oczywiście dziadek się nie będzie chwalił, że to patent dziadka Pawła. Podejrzewam to tego typu u Skandynawów. Chłopaki wiedzą, jak to robić. Wkładamy, pociągamy, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Można wkładać do plecaka. Oczywiście tu są dwie dziurki i rzemyczek, który na tyle mocno daje się przesuwać, żeby się nie otwierało, a na tyle te dziurki są, mają rozmiar, że po prostu paseczek się przesuwa. Żeby nie było niespodzianek w gąszczu, zawiązałem na końcu węzełek, żeby nie wypadło to wszystko. Dwa nity, cyk, myk, pyk. Oczywiście tutaj jest wkładka ze skórki, żeby nie było, i mnóstwo nitów. Natomiast tutaj też jest wkładka ze skórki, czyli w tą stronę. W tę stronę. W tę stronę nie wypadnie siekierka, prawda? Bo to trzyma. Tutaj ta nakładka i te dwa nity trzymają się. Tutaj nie wyskoczy, bo trzyma paseczek, i tutaj nie wyskoczy, bo trzyma to pokrowiec. Tak. I to by było na tyle. Drodzy chłopcy i dziewczęta.